Bardzo ciężki mecz. Wygraliśmy. No my sobie sami po prostu zrobiliśmy taki ciężki mecz, bo gdy odskakujemy przeciwnikowi na 3 czy 4 bramki, to potrafimy ich dobić i to jest właśnie najgorsze, no ale takie mecze też się zdarzają i najważniejsze, że potrafimy z takiego czegoś wyjść. Się nie potrafiliśmy jakoś się zebrać. Wczoraj w obronie przeciwko Hiszpaniom zagraliśmy rewelacja i przeciwko wcześniejszym meczom także, ale jakoś dzisiaj nie mogliśmy za bardzo, nie wiem, czy spiliśmy się na Ichę, że on to tylko, a reszta nie. No nie wiem, czy ciężko mi coś powiedzieć na ten temat, ale najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz. Cieszę się, że wygraliśmy ten mecz i tak jak żeśmy w wcześniejszych meczach też kibicom trochę nerwówki może dozwało serca pomału. Doprowadzamy tych kibiców przed telewizorami czy tutaj na hali, ale cieszę się na pewno zwycięstwo. Będziemy odpoczywać, a pojutrze będziemy, już pewnie jutro będziemy się przygotować na mecz przeciwko Francuzom. No wszystko się okaże. Widać, że Francuzi, oczywiście nie mówiąc, to jest bardzo dobry zespół, ale widać na tych mistrzostwach męczą się z przeciwnikami. To nie jest takie jak czy na igrzyskach, czy na mistrzostwach świata, że praktycznie z każdym przeciwnikiem bardzo, bardzo wysoko wygrywamy. Jutro nie chcę mówić, obiecywać, bo to wiadomo jest sport, ale na pewno będziemy walczyć, będziemy chcieli pokazać się tak najlepszej strony i walczyć o pierwsze miejsce w grupie. Myślę, że tam myśl o tym, że te 3 gole, 4 gole nas już zajął na boku i trochę nas paraliżowała i ciągle ten zbyt szybko chcieliśmy, no i popełnialiśmy błędy, także no to mecz znowu, mecz nerwów, mecz gdzie zamiast grać chłodną głową graliśmy trochę na gorąco. Rzucili nas, graliśmy na drugich szeroko, w środku ludzie mieli za dużo miejsca do bronienia, to było trochę skupne, to była nie nasza gra, no ale później powoli z czasem zaczęliśmy człowiek zacieśniać i już nie było tak łatwo zdobywać goli, także o to chodziło. Będziemy walczyć na pewno o zwycięstwo, nie widziałem tego meczu z myślą o oddaniu go czy o graniu na remis, także będzie ciężko, ale chcemy się z nimi zderzyć, chcemy się z nimi zmierzyć i chcemy ten mecz wygrać na pewno. Tak, ja po 5 minutach nie miałem siły, także dałem sygnał, żeby siąść. Że to nie jest tak łatwo wytrzymać w takim tempie 30 minut. Tak jak mówiliście, tam szukałem, było dużo kibiców z Polski, także oczekiwałem tego, że nas będą wspierać, będzie głośno. Było tak, no ale tak jak my dajemy wszystko, tak oczekuję od kibiców, żeby wytrzymać w trybunach, żeby również dali siebie wszystko, żeby nas ponieśli. Także no o to mi chodziło. No a co do mojej dyspozycji na początku, no to jak mówię, myślę, że trochę za dużo, powinien więcej pobrać z zespołem, no ale na szczęście to już wchodziło na początku. To za bardzo staliśmy zbyt szeroko, musieliśmy bardziej tam zacisnąć środek, to się nie udawało. No, to nie jest łatwa drużyna. Widzieliśmy, że będzie to bardzo ciężko. No, przecież wygrali ze Słowenią. No, niczego mieliby nie wygrać z nami. Dostałem 5 czy 6 szwów od doktora, tak więc w pierwszej połowie od razu praktycznie jak wszedłem, oddałem rzut na bramkę i obrońca mnie po prostu w taki sposób uderzył, że od razu zalałem się krwią. No na pewno nowość, ale jak wiadomo, no znów i w tych mistrzostwach świata, których 2 razy graliśmy, zdobyliśmy medal, też grały 4 drużyny w półfinale z Europy, dlatego teraz jest mniej więcej tak samo, no i co, no i trzeba się zmobilizować, ale najpierw jeszcze, jak mówię, mecz z Francuzami, choć wiadomo, że w głowach jest już półfinał i będziemy grać bardziej, nie będziemy już tak zdenerwowani i nie będziemy się bać, że przy ewentualnym remisie czy przegranym odpadamy z turnieju, będziemy grać po prostu na luzie i może to nam pomoże w lepszej i ładniejszej, szczególnie dla oka, grze. Szczególnie może najsłabszy w obronie, no bo w ataku był dobry, bo 35 bramek, no w obronie 34, 19 do przerwy, no to jest katastrofa. Katastrofa. Za bardzo Czesi rozrzucili naszą obronę na boki, naszą siłą jest grać 4-5 zawodników przy sobie skupieni i żeby przeciwnik miał jak najmniej miejsca na środku, a no, na pierwszej połowie dostaliśmy właśnie najwięcej bramek z środka boiska, no ale nic, no mam nadzieję, że to był najgorszy mecz, już gorzej grać nie można, dlatego jak będziemy grać lepiej, to będziemy wygrywać jeszcze łatwiej. Było to naszą siłą, że no Karol pięknie zaczął, później mu tam 2-3 razy nie weszło, wszedł Michał, znów pięknie zaczął, później wszedł Krzysiek, zaczął, no troszkę tam słabiej w obronie, wszedł Marcin, pociągnął to, także no tak jak mówisz, Piotr Wyszomirski wszedł, odbił parę piłek ważnych, no i to jest naszą siłą i dzisiaj był
było widać, że grała cała szesnastka no i to wykorzystaliśmy. Na pewno Czesi mieli tylko siódemkę, ósemkę zawodników, dlatego już było widać nawet po Filipie Isie, że już no niestety, nie wiadomo, grał w obronie, w ataku, on cały czas ciągnęli kontrę, było widać, że pomylił się w ważnych momentach 2-3 razy i my to wykorzystaliśmy. No zobaczymy, na razie cieszymy się z zwycięstwa, ale na pewno Francuzi nie będą tu grać na remis ani nic na takiego, ponieważ przegrana ich i wygrana Hiszpanów ich eliminuje z walki o medale, a oni na pewno chcą grać o te medale, bo to są mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, dlatego no na razie też się męczą, tak jak my w niektórych meczach można powiedzieć, dlatego no na pewno jest szansa powalczyć z Francuzami i będziemy robić wszystko, żeby z nimi wygrać. Dzisiaj był trudny mecz, na pewno nie był to ładny mecz sportowo, ale na pewno walki, tego chyba, czego widzowie oczekują. Na razie jeszcze nie jesteśmy w finale. Jak będziemy w finale, to wtedy może pan zadać pytanie, ja panu odpowiem, że musimy, to ma pan rację, to jest tak jak w sporcie, no jeżeli to jest twój dzień, myślisz, że jutro będzie znowu taki dzień? Dzisiaj też to powiedzieliśmy, no nie dajmy tego zabrać. Splot przypadków, znowu trochę szczęścia, trochę wariactwa, w tym wszystkich szaleństwa i chłopaki dali radę znowu, także no naprawdę ogromne dzięki. Wszystko zależy jeszcze w tej naszej grupie, prawda? I ja też nie sądzę, żeby Francja nam się tutaj wyszła na luzie. To każdy sobie zdaje sprawę. My stoimy, myślę, przed dużą szansą i ten turniej trwa. Teraz, jeżeli włożyłeś tyle wysiłku, tyle bólu, i nie będę mówił o pewnych innych jeszcze historiach, którzy zawodników tam mają swoje jakieś, nazwijmy to, sportowe cierpienia, no to jeżeli teraz jeszcze to żyjesz i to przeżywasz, tą przygodę, no to kurde, chcesz, żeby to zakończenie było jeszcze lepsze, prawda? Więc jakby nie było, mamy jeszcze 3 mecze. 3 mecze pewne, prawda? Czyli na pewno wracamy najpóźniej z Austrii i obyśmy grali ten najpóźniejszy mecz, o tak.